Dzień dobry, dzisiaj kolejne pytanie. Czy w łonie bóstwa istnieje zróżnicowanie rangą i stopniem ważności? Czyli czy w łonie bóstwa istnieje zróżnicowanie rangą i stopniem ważności? Odpowiedź jest taka, że absolutnie nie. Jeśli zaistnieje sytuacja, w której mowa jest o Ojcu, Synu czy Duchu Świętym jako pierwszej lub drugiej lub trzeciej osobie bóstwa, to nie jest to ujęcie mające na celu przedstawienie istniejącej hierarchii, lecz jedynie wyliczenie czy też wymienienie osób trójosobowego Boga, aby nie popaść w zakłopotanie poprzez nieopatrzne spojrzenie na pozornie hierarchiczne wymienianie osób bóstwa w Słowie Bożym. Lepszą rzeczą jest absolutne niedoszukiwanie się rangi wyższości jednej osoby nad drugą. Prosty przykład. Widzimy często, jak Jezus modli się do Ojca i to jest spotykane na kartach Ewangelii, ale też widzimy, jak Jezus rozkazuje Ojcu w Izajasza 6 rozdział, albo też jak Ojciec modli się do Jezusa w Hebrajczyków 1 rozdział, gdzie Ojciec nazywa Jezusa swoim Bogiem i swoim Jahwech. Więc tutaj tylko i wyłącznie sytuacja, kiedy każda z osób bóstwa jest sobie równa i nie ma rangi, czyli jest tak, że Ojciec jest równy Synowi, Syn jest równy Duchowi, Duch jest równy Ojcu, tylko wtedy jest to jak najbardziej poprawne, żeby te fragmenty wszystkie uznawać za prawdziwe. Jeżeli zaczynamy rangowanie, to albo popadamy w błąd i wtedy zaczynamy twierdzić, że na przykład modlenie się Ojca do Syna jest w Hebrajczyków nie występuje, albo odwrotnie, zaczynamy myśleć, że Jezus nie modlił się do Ojca, co jest całkowicie pominięciem tego, czego uczy nas Pismo Święte, bo Pismo Święte pokazuje, że Ojciec nazywa Syna swoim Bogiem i swoim Jahwech. I tutaj nie ma co do tego żadnej dyskusji, że tylko sytuacja, kiedy każda z osób bóstwa jest sobie równa, to jest do pogodzenia z tym, co objawia w Słowo Boże. Zatem pytanie brzmiało, czy w łonie bóstwa istnieje zróżnicowanie rangą i stopniem ważności? I tutaj trzeba powiedzieć jasno, że nie, takiego rangowania nie ma i nie ma stopni ważności między osobami bóstwa. Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach i teraz specjalnie powiem w dowolnej kolejności, czyli w osobie Syna, Ducha Świętego i Ojca. Bóg Jahwech jest w trzech osobach. Duch Święty jest Jahwech, Syn Boży, Jezus jest Jahwech, Ojciec jest Jahwech i jest jeden Jahwech, jeden Bóg, którym wszystkie trzy osoby są sobie równe.